Streszczenie książki Pamiętnik Czarnego Noska. Część czwarta. Uwaga, spoiler. Nie oglądaj dalej, jeżeli nie chcesz znać treści. W poprzedniej części wybraliśmy się na wycieczkę do Łazienek Królewskich w Warszawie. Więc zaczniemy właśnie w tym miejscu. Po długim spacerze przez park Miś, Rosalinda, Małgosia i jej mama dotarli nad staw. Tutaj dziewczynka wraz z dwoma starszymi koleżankami i Misiem weszły do łódki. Mama i Rosalinda zostały na brzegu. Rosalinda bała się pływać, a mama Małgosi najwyraźniej nie miała na to ochoty. Natomiast Czarny Nosek był zachwycony. Wokół pluskała woda, grała muzyka, pachniały kwiaty i świergotały ptaszki. Nagle zerwał się wiatr i mama Małgosi krzyknęła z brzegu, aby wracali, bo się chmurzy. Zaczął padać deszcz. Mama Małgosi próbowała zlokalizować łódkę na jeziorze. Krzyczała, pytając, gdzie są. Jedna ze starszych koleżanek Małgosi, Helenka, podniosła się na łódce, chwytając Misia. Zaczęła nim wymachiwać, dając mamie Małgosi znaki, by spojrzała w tą stronę. Zawiał mocniej wiatr i gałęzie nabrzeżnych drzew pochyliły się nad taflą jeziora, uderzając w dzieci. Helenka chwyciła swój kapelusz, by wiatr go nie porwał, wypuszczając z rąk Misia. Wstążka Czarnego Noska zaczepiła się o gałęzie i Miś uniósł się ku górze. Miś pozostał na gałęziach, a dziewczynki wysiadły z łódki i wróciły na pomost. Małgosia zauważyła brak Misia i zaczęła płakać. Tymczasem Miś próbował zawołać Małgosię, ale szum wiatru zagłuszył jego krzyk. Ludzie rozbiegli się, wracając do domu. Tylko Miś pozostał na gałęziach. Drżał ze strachu, że spadnie do wody. Przemokło mu futerko. Próbował zasnąć, ale zimny deszcz nie pozwalał mu na sen. W końcu burza ustała, zapadła noc i pojawił się księżyc. Miś wygramolił się na gałąź i zasnął. Gdy się obudził, świeciło słońce, a obok niego biegały wiewiórki. Wpadł na pomysł, że dosiądzie którąś z nich i jak ułan pogalopuje po drzewach. Chwycił jedną za ogon. Wiewiórka nie była zadowolona i próbowała go zrzucić, ale Miś mocno ją trzymał. Misiowi przyglądał się kamienny chłopiec grający na fujarce. Miś chciał, aby teraz widziała go Rosalinda. Wtedy na pewno przestałaby się z niego śmiać. W końcu wiewiórka się zmęczyła i zeszła z pnia na trawę. Miś puścił jej ogon i udał się w kierunku parkowej ławki. Przytulił się do nogi siedziska. Był mokry i brudny. Tęsknił za Małgosią.